Dzisiaj przychodzę z podsumowaniem wszystkich książek, jakie przeczytałam w maju i na początek opowiem o książce Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w bibliotece Michiko Aoyama. I to jest taka książka, można powiedzieć, z gatunku z tego nurtu, trendu tych książek azjatyckich, komfortowych książek, których ostatnio trochę się pojawia. Natomiast ja takich książek nie czytam wiele, więc jeżeli po jakąś już sięgnę, to ona mi się zazwyczaj podoba i nie inaczej było w tym wypadku. To jest powieść właśnie tutaj japońska, taka bardziej, to jest powieść szkatułkowa, czyli każdy osobny rozdział, on przedstawia historię innej osoby i te historie pozornie wydają się być ze sobą niepowiązane, natomiast są takie delikatne gdzieś tam połączenia, gdzie te historie jednak się w jakiś sposób łączą. Na przykład historia innej osoby kończona jest w rozdziale dotyczącym innej osoby, więc jakby my jako czytelnicy możemy te smaczki różne, te połączenia, tych połączeń się doszukiwać i je obserwować, ale też te historie tych osób są właśnie połączone. Są połączone miejscem biblioteki, jakiejś tam osiedlowej biblioteki i bibliotekarki, która w tej bibliotece pracuje i doradza właśnie tym osobom odnośnie książek, które one mogą sobie właśnie wypożyczyć. I to jest właśnie też piękne w tej książce, że jest podkreślony ten aspekt biblioteki jako miejsca kultury, jako miejsca wspólnoty, jako miejsca właśnie, które spaja takie mniejsze też społeczności, czy to osiedlowe, czy to miejskie, że to jest właśnie też takie miejsce, trzecie miejsce spotkań. Nie często słyszę, że ktoś właśnie mówi, podkreśla tę rolę właśnie kulturową bibliotek, ale to jest niezwykle istotna funkcja też, jaką biblioteki właśnie pełnią w naszym codziennym życiu i to jest coś pięknego. I to jest właśnie taka ciepła książka, nie do końca z tego względu, że opowiada o jakichś takich przyjemnych rzeczach, bo niektóre tutaj historie tych osób, no to są historie osób, które gdzieś w swoim życiu stają na pewnym rozdrożu, natomiast to jest coś, co może dotknąć każdego z nas. I my możemy mieć bardzo podobne przemyślenia, czy podobne historie, czy stawać na podobnym rozdrożu, czyż po prostu czuć się jak w pewien sposób zagubionymi w życiu, czy szukać dalszych odpowiedzi, czy szukać nowego pomysłu na siebie, to może się przydarzyć każdemu z nas. I tu jest na przykład bardzo pięknie pokazane to, że odpowiedzi możemy szukać właśnie w literaturze. Nie tak bezpośrednio, nie tak dosłownie, ale tu jest właśnie jakby z tej książki też właśnie wylewa się taka myśl, z którą ja jakoś w swoim życiu głęboko się zgadzam i głęboko się utożsamiam, że książki mają siłę, żeby zmieniać życie. To znaczy nie poprzez tylko takie właśnie szukanie, że po prostu nie książka zmieni życie, że ja ją przeczytam, bo po prostu ta jakby książka ma siłę samą w sobie jako przedmiot zmieniania życia, bo tak nie jest, tylko to, że ja czytając jakąś książkę, literaturę, różnego nurtu, myśląc o niej, przepracowując jakieś rzeczy, ja jestem w stanie dokonywać pewnych zmian po prostu w swoim myśleniu, a co za tym idzie, kiedy zmienia się myślenie, to zmienia się i działanie i to jest właśnie ta niezwykła siła, która drzemie w literaturze i z tego względu też ta książka mi się po prostu podobała. Ja nie widziałam w niej za wielu takich wad, to też nie jest taka książka, żeby chyba się w niej jakoś może wad doszukiwać, może te rozwiązania na niektóre problemy, że tak bo gładko się wszystko tym osobom tu układało, to może faktycznie być rzeczywiście nie do końca wiarygodne, ale jako sama w sobie książka myślę, że jest naprawdę w porządku. Ja ją, jeżeli ktoś nie ma jeszcze niedosytu, bo wiem, że sporo osób może już mieć przesyt tymi komfortowymi azjatyckimi książkami. Jeżeli ktoś nie ma niedosytu, to myślę, że jak najbardziej może właśnie po tą bibliotekę. Tutaj wszystko, czego szukasz, znajdziesz w bibliotece. Może jak najbardziej śmiało sięgać. I ja tę książkę czytałam w ramach współpracy barterowej z wydawnictwem Relacja. Dalej przeczytałam taką książkę Tak właśnie przegrywasz wojnę czasu Amal El-Mohtar i Max Gladstone. To są autorzy. I ja miałam tę książkę już od dłuższego czasu na swoim gdzieś tam. Chciałam ją po prostu przeczytać, bo widziałam ją już w czasach, kiedy ona wygrała jednego roku. Wygrała albo była bardzo wysoko w tym plebiscycie Goodreads Choice Award. I
Mi niesamowicie spodobał się wtedy koncept, że to ma być epistolarny science fiction, czyli powieść, która rozgrywa się poprzez listy. I rzeczywiście faktycznie tak jest. Natomiast ona mi się nie do końca, koniec końców spodobała, z tego względu, że tu bardzo świat był nakreślony tak bardzo po prostu na domysły, tylko rzucone jakieś takie koncepty, jakieś takie narysowanie jakiegoś takiego szkieletu. Natomiast wielu rzeczy po prostu nie było wiadomo i po prostu było to nakreślone. Jakby tego elementu science fiction nie było tak dużo i nie był on rozbudowany. Głównie było skupienie się właśnie na tej relacji pomiędzy dwoma agentkami, które pracują w dwóch agencjach, które z tego co zrozumiałam podróżują przez czas i przez różne te nitki czasu, żeby sobie nawzajem szkodzić, bo kto wygra, kto tam bardziej jakby coś, nie wiem, zaszkodzi w tym czasie i tej drugiej agencji to wygra jakby, że ta wojna cały czas się toczy. Natomiast jakby ta relacja była interesująca, ale to też było tak, że ona nie była aż tak głęboko do końca tutaj też jakby pogłębiona, nakreowana, wiele rzeczy po prostu się działo, bo tak jakby wynikło, więc jakby koncept był faktycznie bardzo interesujący, ale już wykonanie mi się tak do końca po prostu nie podobało. Wydawałoby mi się, że po prostu potrzebowałam czegoś więcej, czegoś głębiej, żeby wejść zarówno i w ten świat i zarówno jakby i w tą relację, jeżeli już na to kładziemy nacisk tutaj pomiędzy tymi dwoma bohaterkami, ale też w sumie jak czytałam, to bardzo mi przywodziło na myśl jakby klimat jakiś ogólny z tego sezonu Loki, z tego serialu Loki oglądałam, ale nie, chyba czy pierwszy sezon, czy drugi, już nie pamiętam. On też to właśnie podróżował przez te różne czasy, więc tak bardzo mi przywodziło na myśl, ale koniec końców jakoś nieszczególnie podobała mi się ta książka. Uważam, że jest po prostu to zmarnowany potencjał. Mogło to być coś o wiele lepszego, zwłaszcza, że sam ten koncept i sama ta obietnica brzmiała bardzo, bardzo interesująco. Dalej przeczytałam sobie, przesłuchałam sobie w formie audiobooka Smoczą Straż Brandona Mula, czyli to jest tak, Baśniobór się skończył, pierwsze 5 tomów przeczytałam i dalsze przygody tutaj Kendry i Seta są w Smoczej Straży, więc przesłuchałam pierwszy tom. I początkowo myślałam, że ja już jednak chyba wypadam z tego świata, że trochę mnie tak początkowo, samym początkiem zaczęło tak trochę nudzić i myślę, może ja już faktycznie jestem za stara na tego typu powieści, że Baśniobór był w porządku, ale już, czy dalej trzeba kontynuować Smoczą Straż. Ale po prostu, jak sobie to wrzuciłam na słuchawki i zaczęłam sobie spacerować też właśnie z pieskami i słuchać sobie tego Baśnioboru, czyli Smoczej Straży w tle, no to jakby bardzo mi się spodobało na sam ten klimat, bo sama się czułam, jakbym po prostu jakiś, zaraz miał mi tu jakiś smok wyskoczyć i ja jakbym była w zaczarowanym królestwie, jakiś wróżek i miała też jakby zaraz mieć jakiś quest, jakąś misję do wypełnienia, tak jak Set czy Kendra. I tutaj mnie właśnie Boże bardzo denerwował Set. Dalej nie denerwuje, mam wrażenie, że ten chłopak jest specjalnie tak wykreowany, dalej nie denerwuje, ale już nie aż tak bardzo i mam wrażenie, że on powoli też jako bohater no zaczyna może powoli dorastać i druga połowa tej książki, gdzie już ta intryga też nabiera sensu, nabiera rozpędu, podobała mi się, zaczęła mi się też podobać, na koniec właśnie też tu Set pewną taką misję błysnął po prostu swoim jakimś takim intelektem typowo setowym, czyli trochę właśnie niezgodnym z jakimś taką, no trochę po prostu oszukał system, można to tak powiedzieć, ale jeszcze w granicach jakichś tam zasad działających w tym systemie tego właśnie boru. I to podobało mi się po prostu i będę sobie dalej kontynuować. Myślę, że w pośród tych różnych trudnych książek, które sobie czytam, czy czytałam właśnie w maju, to ten Baśniobór to była taka idealna rozrywka, idealna odskocznia. Dalej tutaj książka Nabokowa, Śmiech w ciemności. I ja ogólnie, to właśnie ta książka została mi polecona w tym moim wyzwaniu 24 książki na 2024 rok. Jako taka książka, jeżeli nawet ktoś się odbił od Nabokowa, to Śmiech w ciemności, że jest taką pozycją, która zazwyczaj się podoba. I mi też się podobała ze względu na to, że jest po prostu wspaniale napisana. Bo sama w sobie ta fabuła
nie jest jakaś wyjątkowa, bo już na początku, dosłownie na pierwszej stronie, już sam nawet autor tak autoironicznie podchodzi do tej fabuły, że był sobie raz albinos, który miał żonę, ale mu się coś znudziło i znalazł sobie kochankę i jego życie fatalnie się skończyło. No historia, jakich wiele, jakich po prostu tysiące świat już widział, ale okoliczności, ale szczegóły są zawsze mile widziane. I faktycznie te okoliczności i te szczegóły są tutaj czy mile widziane. Nie wiem, czy mile widziane, bo ta książka, ta historia to jest koniec końców jedna wielka farsa, ale ta farsa jest napisana w sposób po prostu wybitny, że literacko dobrze się to po prostu czyta. I też zaskakująco. Zaskakująca jest ta historia momentami, zwłaszcza już tam pod koniec i też jak cała ta farsa się kończy. Tu są takie elementy, które tam, gdzie jakby elementy, które zazwyczaj są tragiczne, to tutaj wzbudzają komizm, a elementy, które są komiczne, to są tragiczne tutaj. Więc to jakby też to jest to odwrócenie takie właśnie. Więc to też tak inteligentnie z czytelnikiem to słowo po prostu tak rezonuje, więc coś bardzo ciekawego, więc mi się ta książka podobała. Aczkolwiek ja też nie byłam zrażona do Nabokowa. Ja podczytałam po prostu jako wcześniej Lolita, ale to jest bardzo problematyczna książka. I nawet nie sama w sobie jest problematyczna, co całe nabudowanie wokół Lolity. To jest po prostu już osobne trochę uniwersum. Nie miałam, jakby nie miałam w sumie chęci, żeby czytać innego powieści. Natomiast tutaj Śmiech w ciemności mi się bardzo podobał i to jest ciekawa po prostu książka i też można ją potraktować jako taką, uważam, jako taką lżejszą, jako taką lekturę między innymi trudniejszymi lekturami, że to nie jest jakoś bardzo wymagająca książka, a mimo tego, że jest właśnie lekka, to jest bardzo artystyczna. To jest właśnie taka, że świetnie napisana, że czuć, że to się obcuje z kimś, kto to rozumiał słowo, wiedział, jak się nim posługiwać i właśnie również tą formą, tym warsztatem coś chciał czytelnikowi pokazać, więc bardzo mi się podobała ta książka. Dalej tutaj, co tutaj? Dziewiąty dom, Leigh Bardugo. Sięgnęłam po tą książkę, bo kiedyś mnie właśnie zainteresowała właśnie ta seria o Alex Stern, ale jakoś tak nie miałam motywacji, trochę leżała na tych półkach, natomiast sięgnęłam po nią, żeby wypełnić sobie pole do bookmankowego bingo, pole odnośnie domu, więc sięgnęłam właśnie po Alex Stern, po dziewiąty dom i muszę powiedzieć, że ja myślałam, jakoś tak miałam takie nastawienie, że to będzie jakaś, nie wiem, może powieść w stylu Tajemnej historii, której nie czytałam, ale tyle słyszałam na ten temat, że ale myślałam, że może coś właśnie w Tajemna historia, czy może nawet Króliczek, że bardziej będzie to nastawienie na tą kulturę jakąś uniwersytecką, bo tutaj mamy dziewczynę, która studiuje, która dostaje się na studia na Uniwersytet Yale, ale ona jakby zupełnie nie nadaje się do tego studiowania, w sensie ona nawet nie próbowała się tam dostać, tylko po prostu została wciągnięta przez jakieś tam tajemne stowarzyszenie ze względu na swoje magiczne moce, bo tutaj mamy właśnie taki świat, gdzie jest obecna magia w takiej formie, że mamy obcowanie świętych, jak to jest właśnie w modlitwie. Czyli po prostu nie wszyscy są w stanie odejść do tego innego miejsca, które nie jest tutaj określone, ale możemy założyć nawet, że tam po prostu do drugiego życia, tylko niektórzy jakby utknęli i szkodzą i są po prostu tutaj, chodzą między nami żywymi, tylko że nie wszyscy ich je widzą. A też magia, moc czerpie właśnie się z tej szarej strefy pomiędzy żywymi a umarłymi i też można moc czerpać z ludzi, z tych nieumarłych właśnie ludzi, nieumarłych do końca, umarłych, ale nie zombie, oni są tutaj nazwani jako szarzy. No i ci szarzy, na co dzień ich nie widać, nawet osoby, które jakby są zainteresowane tą magią, oni ich też normalnie nie widzą, a tutaj nasza Alex ma tą naturalną umiejętność od dziecka, że ona po prostu widzi tych szarych i to jest jakby jej główny atut. Jakbym miała porównać tą książkę, to ona jest w tym samym kręgu co Akta Dresdena i co Felix Castor, ta seria o Felixie Castorze, tylko że tutaj jest jakby obcięte to wszystko, te wszystkie wady, które były w Aktach Dresdena, to znaczy nie mamy tego seksistowskiego bohatera, którego w głowie siedzimy,
i obserwujemy cały świat poprzez jego właśnie ten taki erotyczno-wulgarny filtr, to tutaj tego nie ma. Tylko jeśli mam być też trochę szczera, czy trochę szczera, co ja w ogóle mówię, tak, tylko że jeśli mam porównywać, to i zarówno w aktach Dresdena, jak i w Felixie Castorze, tam akcja dzieje się dużo, dużo szybciej i przez to ta seria jest dużo bardziej rozrywkowa, a tutaj ten tom, on mi się dłużył momentami, w sensie, że ta akcja nie jest cały czas wartka, jest trochę, można by było spokojnie jakby przyspieszyć, trochę okroić, bo nie do końca wiem jakby co ta książka ma na celu, bo wydaje mi się, że jej głównym jakimś takim aspektem jest właśnie rozrywkowość, a nie ma tutaj jakiegoś takiego, nie wiem, można się doszukiwać, ale uważam, że nie jest jakoś tak bardzo, że jakiś komentarz społeczny, że jakieś poruszanie ważkich spraw pod pozorem rozrywki. Uważam, że tego tutaj nie ma aż tak wiele, że jednak faktycznie tutaj jest nastawienie na tą rozrywkę, a jeśli mam oceniać rozrywkę, to nie było aż tak rozrywkowo, niczego mi nie urwało, w sensie momentami były takie te właśnie dłużyzny, natomiast nie jest to zła książka. Myślę, że będę kontynuować jak najbardziej, zwłaszcza, że drugi tom mam po prostu na półce. Więc jeżeli na przykład ktoś szuka czegoś w stylu akt Dresdena, ale nie chce mieć tych wszystkich wad, które w aktach Dresdena były, zwłaszcza biorąc pod uwagę głównego bohatera, a właśnie Harry'ego Dresdena, to myślę, że dziewiąty dom może sobie śmiało spróbować i może akurat się spodoba. Ale ciężko mi jakoś tak bardzo, bardzo szeroko tę książkę polecać. I teraz chyba przejdziemy do tego segmentu z cięższymi lekturami, których trochę też było w maju. I na początek książka Javier Blas i Jacques Farchi. Świetna sprzedaż, kulisy dziennikarskiego śledztwa w sprawie handlu zasobami ziemi. To jest książka, która opowiada o ostatnich 50-70 latach handlu światowego, o powstaniu takich wielkich gigantów jak Glencore, jak Max Rich Company, jak Trafigura, czyli takich firm, których może na co dzień o nich nie słyszymy, natomiast dosłownie wszyscy od nich zależymy i wszyscy korzystamy z ich jakby usług, z tego względu, że to są firmy, które operują, handlują ropą naftową, handlują metalami rzadkimi, ale metalami takimi, które są powszechnie stosowane w produkcji, czy też obrotem płotów rolnych i też wiele, wiele, wiele innych. One też są bardzo wielkimi potentatami, jeżeli chodzi o posiadanie aktywów, jeżeli chodzi o posiadanie kopalń, czy jeżeli chodzi o też infrastrukturę. Więc to są naprawdę ogromne podmioty, które po prostu tym handlem towarami na skalę światową się zajmują. I to są firmy, też tutaj jest jakby początek, powstawanie i też sylwetki poszczególnych osób, które przyczyniły się po prostu do ogromnego sukcesu tych firm. Tu w tej książce są właśnie opisane. I jest to obraz, który jest nieco chaotyczny, też ta książka, widać, że ona jest trochę zachowawczo opisana, w sensie wydaje mi się, że niektóre rzeczy nie są pisane wprost, żeby, nie wiem, może uniknąć jakiejś odpowiedzialności, w sensie chodzi o pozwy, bo te firmy przez większość swojej działalności działały w cieniu, działały i zarówno w cieniu prawa, zarówno w cieniu jakiejś takiej świadomości społecznej, ale i nie tylko społecznej, bo w cieniu świadomości państwowej również, że działały na marginesie, że ich jakąś taką nawet filozofią było to, że stąpanie po ostrzu noża i wchodzenie tam, gdzie po prostu już nikt nie wchodzi, żeby tam po prostu handlować i wszystko jakby w imię po prostu zysku, czyli taka najbardziej brutalna forma kapitalizmu i zbijali poprzez to wielkie, wielkie majątki, ale te firmy nadal istnieją. To nie jest tak, że one po prostu zostały jakoś zdelegalizowane, czy pociągnięte do pełnej odpowiedzialności, mimo tego, że wiele z przestępstw zostało ich udowodnionych. I ta książka jest też nieco chaotyczna pod tym względem, z tego względu, że każdy rozdział opowiada trochę z innego kąta opowiada o tych właśnie różnych sytuacjach, ale w wielu momentach się też powtarza. Dla mnie też jakby ona nie była może pod tym względem odkrywcza, z tego względu, że ja mam wykształcenie kierunkowe po prostu w ekonomii międzynarodowej i wiele tych aspektów no po prostu poznałam już w trakcie swojej edukacji, więc to nie było aż tak, to nie było aż dla mnie aż takie odkrycie. Natomiast
Ja zastanawiałam się też bardzo często, jak to jest, że mimo tego, że sankcje są ustanawiane na przykład na Rosję z wiadomych przyczyn, czy też wcześniej właśnie na przykład na Kubę były sankcje ustanowione i mimo tych sankcji, bardzo dotkliwych sankcji gospodarczych, te kraje nie załamują się, jakby ich gospodarka mimo tego, że obrywa, to nie załamuje się i one dalej są w stanie działać i to jest zasługa tych właśnie firm, to jest zasługa tych traderów finansowych i to jakby ten kawałek historii jakby tej gospodarczej, jakby no, ta książka pozwoliła mi jakby tego się dowiedzieć. Jest to książka na pewno trudna i ona będzie taka dosyć wymagająca do czytania i też momentami przytłaczająca, mimo tego, że nie jest napisane tutaj wprost, to jakby wiadomo, że po prostu historia tego handlu, to jest historia usłana trupami, po prostu usłana ludzkim cierpieniem, usłana ludzkimi tragediami. To tutaj nie jest wspomniane, ale jakby wiadomo, że każdy tam stopień recesji, czy każda po prostu jakaś tam transakcja, to w ekonomii jest przeliczone, na przykład ile tam, w tym momencie nie pamiętam dokładnej liczby, ale ile procent recesji to ile jest realnych ludzkich zgonów. Tutaj te liczby, ta skala, i zarówno chodzi o majątki, chodzi o też, o po prostu całą skalę tych operacji, no to są operacje zatrważające. Kiedy to już wyszło na światło dzienne, jakby kiedy ta przejrzystość, światło rzucone na te spółki, przykładowo na Glencore, kiedy to jakby ta informacja wyszła na światło dzienne, ponieważ ta spółka po prostu w pewnym momencie też stwierdziła, że chce być notowana na giełdzie, więc wtedy musiała upublicznić swoje wyniki finansowe i swoje transakcje. Kiedy to wszystko wyszło na światło dzienne, to po prostu to wpędziło w trwogę rządy, prokuratorów i międzynarodowe organizacje, więc można sobie wyobrazić, jaka to była skala i jaka to też była skala przestępcza, więc teraz tutaj jest ta książka, aż opowiada do roku 2020. Natomiast ta historia najnowsza, no to już jest bardziej tak, tylko ostatnie rozdziały są napomknięte i opowiedziane o tym, jak ta branża się zmienia i jak musi się dostosować. Ale jednak najwięcej skupia się na historii, na czymś, co już było, na tych dzikich wręcz czasach szalonego handlu i tworzenia się ogromnych fortun. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja jak najbardziej mogę polecić tę książkę. Ona będzie na pewno otwierała oczy na wiele rzeczy. Jeżeli ktoś na przykład nie jest świadomy tych mechanizmów rynkowych, globalnych, to myślę, że tu z tego może się też dowiedzieć. Tylko to jest tak, mimo swojej jakiejś tam objętości, ta książka dosyć tak jakby skrótowo tylko wspomina różne wydarzenia, jeżeli chodzi o historię też świata, czy jeżeli chodzi o historię, czy jeżeli chodzi o różne takie uwarunkowania społeczne, i jeżeli ktoś ma szerszą wiedzę albo chce tą wiedzę sobie poszerzać, typu na przykład różne rzeczy tutaj sobie uzupełniać, na przykład googlując wystarczy w internecie, to myślę, że to może być dużo szerszy zakres, bo ja już mając wiedzę o niektórych aspektach, na przykład o Kongo i o handlu kobaltem, to miałam jakby dużo szerszy odbiór niektórych tutaj wydarzeń. Bez tej wiedzy to tylko jakby bym przyswoiła, ale prawdopodobnie nie poczułabym tej wagi, dlaczego dane wydarzenie, dlaczego dany aspekt jest aż tak ważny, czy aż tak po prostu, aż tak zatrważający po prostu. Wiele rzeczy myślę, że wymaga naprawdę poszerzenia albo już posiadania takiej bardziej szczegółowej wiedzy. To ta książka bardziej bym powiedziała, że to jest takie jakieś nakreślenie problemu, naświetlenie sprawy, a nie dogłębne omówienie. Bo dalej przeczytałam książkę Krwawy Kobalt o tym, jak krew Kongijczyków zasila naszą codzienność, Siddhartha Kara. I to jest właśnie, tu jest tylko taki, jakby można powiedzieć, w stosunku do tej książki, do Świat na sprzedaż, że jest wąski wycinek działalności firmy Glencore, ponieważ to właśnie firma Glencore ma, jest właścicielem kopalni kobaltu po prostu w Kongo, a tutaj cała książka poświęcona właśnie to, jak to wydobycie faktycznie tego kobaltu w Kongo wygląda i też jak to się historycznie kształtowało, dlaczego po prostu ta sytuacja jest tak fatalna i jakby dlaczego nie ma też tej woli politycznej czy woli po prostu jakiegoś świata, żeby zmienić tą sytuację, bo sytuacja jest po prostu tragiczna. Tam ludzie, kobalt jest minerałem, który jest w tym momencie niezbędny
niezbędny nam, naszemu, jakby niezbędny jest światu, bo on służy do produkcji baterii, dzięki niemu baterie w telefonach, baterie, które są ładowane, czyli w telefonach, czyli w komputerach, w tabletach, w samochodach przede wszystkim, a tutaj ten biznes samochodów elektrycznych, on się po prostu powiększa z roku na rok, wręcz w takim postępie geometrycznym. Więc zapotrzebowanie na kobalt tylko i wyłącznie rośnie, a w Kongo ma to do siebie, że po prostu tam ta ruda kobaltu nie dość, że jest płytko, że można ją po prostu wykopać takimi bardzo prymitywnymi narzędziami wydobywniczymi, czyli po prostu łopatą i kilofem, bo jest bardzo płytko pod ziemią, to jest niesłychanie też czyste i ta ruda, ta cała miejsce, gdzie ten kobalt jest, to jest po prostu Te złoża są po prostu ogromne, więc z tego powodu to Kongo jest tak ważne też na skali właśnie światowej i wydawać by się mogło, że gdyby na przykład, załóżmy, takie wielkie złoże było odkryte w Europie, przykładowo w Niemczech, przykładowo, taki po prostu rzucam przykład, w momencie, kiedy na kobalt jest tak ogromne zapotrzebowanie światowe, to przecież Niemcy stałyby się jakimś po prostu magnatem olbrzymim, jeszcze większym niż ktokolwiek, bo po prostu sprzedawaliby ten kobalt, a w Kongo jest sytuacja zgoła inna, że mimo tego, że jest tak ogromne złoże tego właśnie surowca, jest on drogi, jest zapotrzebowanie na niego jest niebotyczne w skali świata, to Kongo jest w biedzie i ludzie po prostu, którzy tam żyją, są w biedzie, w niesamowitym po prostu trudzie, pracują i są też niepewni swojej przyszłości w żaden sposób, ich przyszłość nie jest zabezpieczona w żaden sposób, tam w tych kopalniach pracują dzieci i jakby każda firma jest w to umoczona, każda ogromna firma, korporacja jest umoczona w ten proceder, każdy, kto tylko kobalt potrzebuje do swoich wytworów i równocześnie my jesteśmy jako konsumenci umoczeni tak samo w ten proceder, że z powodu tego, że my mamy telefon w domu, to ktoś musiał poświęcić po prostu życie. I ta książka właśnie opowiada o tym całym procederze, dlaczego po prostu tak jest. I też może od nas właśnie konsumentów, żeby jakbyś była ta świadomość, bo wiadomo, na interes firmy, to na interesie tej właśnie firmy, tego Glencore, tego wielkiej korporacji, to było jak najbardziej, żeby to ukryć, żeby to było w cieniu, żeby nikt nie wiedział o sytuacji tych robotników, tych po prostu górników, w tych kopalniach kobaltu, no bo jak nikt nie wie, to się nikt o nic nie czepia, a teraz jak na przykład społeczeństwa nawet będą chciały, żeby telefony, z których korzystają, żeby ten kobalt, skąd on się bierze, żeby było jakby potwierdzenie, że on jest etycznie, że wydobywany, że tym robotnikom się płaci uczciwie, no to jest ta presja i to też w pewien sposób może doprowadzić do tego, że sytuacja się zmieni. Czy się zmieni? Nie wiem, bo to są tak ogromne jakby wpływy, pieniądze i lobowanie, że to po prostu przekracza w pewnym momencie granice jakiegoś mojego pojmowania, natomiast jedno jest pewne, że po prostu faktycznie jest to krwawy kobalt. I tak samo jeżeli chodzi o ten świat na sprzedaż, to jest wszystko po prostu to jest krwawy handel, to po prostu oni kroczą po trupach wielu, wielu ludzi. I po naszym, i my jakby nie jesteśmy w tej randze, bo jeżeli sytuacja się jakoś odmieni, w jaki sposób świat by się zmienił, to również my przestalibyśmy być jakby odbiorcami, konsumentami tych wszystkich dóbr, również moglibyśmy się stać jakby no, tymi trupami, po których kroczą wielkie korporacje, żeby uzyskać swój zysk. Jeżeli sytuacja wyglądałaby inaczej, mogłoby tak być. Dalej też przeczytałam książkę Svena Lindqvista Już nie żyjesz. Historia bombardowania. I w tej książce właśnie autor w historii najnowszej opowiada jakby stara się opowiedzieć naszą historię najnowszą właśnie poprzez pryzmat stosowania bomb jako broni. I ta jak właśnie jak taka teza tutaj z tej książki się właśnie wyłania, że jakby podstawą naszej cywilizacji i jakby takim jądrem naszego istnienia to jest właśnie ta globalna przemoc, która najbardziej objawia się
właśnie w stosowaniu broni, jaką są bomby, i dopełnieniem właśnie całą kulminacją tej przemocy, tego jądra jest powstanie i potem użycie bomby atomowej. I to jest książka, która jest niesamowicie przytłaczająca, z tego względu, że ja też nie miałam dużo świadomości, jak wyglądały niektóre operacje wojskowe, bo nawet jeżeli znałam je z telewizji czy z jakichś takich przekazów historycznych, to zawsze to jest tak oględnie napisane, że tak bardzo jakby tak sucho, że na przykład została przeprowadzona operacja wojskowa, zostało tam spuszczone 10 bomb, załóżmy, na jakąś tam miejscowość. I wydaje się to tak jakby w majestacie prawa, że to jest takie usankcjonowane i właściwie nic się nie stało, zostały spuszczone bomby, że to tak nawet forma tego języka, o jakim się mówi, tak, o takich operacjach wojskowych, że ona już jakby usuwa ten aspekt takiego tego, że na kogoś te bomby zostały spuszczone, że w wyniku jakiejś tam właśnie decyzji po prostu ktoś realnie stracił swoje życie albo odczuwał skutki tego na całe życie, albo i to nie chodzi też o pojedyncze osoby, oczywiście też, ale też jak to miał skutek na całe takie społeczności. I ta książka to jest naprawdę coś ciężkiego, aczkolwiek ja polecam tę książkę, w ogóle książki Svena Lindqvista, bo tak samo jak Wytępić całe to bydło, z tego względu, że nawet jeżeli zna się jakąś tam historię, czy bo się interesowało, bo się czytało jakieś tam książki, czy bo się słucha nawet przekazu w telewizji, bo te wydarzenia dzieją się cały czas, to się nie skończyło. Historia właśnie bomby nie skończyła się na II wojnie światowej, tylko trwa nadal. I właśnie te książki to właśnie jest takie inne spojrzenie, jakby taka odtrutka też na ten pierwszy utarty model. Przede wszystkim też jakby z tych równań jest usunięty ten aspekt jakiegoś człowieczeństwa, że faktycznie wydaje się, jakby nasze działania były usprawiedliwione, bo to my zrzucamy bomby, ale na kogo już zrzucamy, no to już tam już tych ludzi nie ma, że jest ta podziałka i że to wynika z historii, że to nie dzieje się jakby, że to jest jakby pewna stała, która wynika już historycznie też po prostu z działania pewnych, z jakiejś takiej mentalności pewnych elit. I tutaj w tej książce pada dużo takich różnych jakby pytań, sformułowań, pytań bez odpowiedzi, pytań retorycznych, które trochę właśnie wprawiają w mętlik. W sensie one każą na przykład przemyśleć na nowo jakiś, nie wiem, paradygmat historyczny, który do tej pory był oczywisty. Pytania, które pozostają bez odpowiedzi tak naprawdę, ale jakoś mącą spokój. Z tego względu, że tam oczywiście jest to odpowiednio tam uargumentowane i osadzone w kontekście, ja go może w tym momencie nie potrafię tak powtórzyć, żeby też nie poprzekręcać, ale pojawia się pytanie podparte różnymi tam argumentami, dlaczego w ogóle ta opcja mogła być możliwa w danym momencie, dlaczego nikt nie zbombardował krematoriów Auschwitz, kiedy była taka możliwość, tylko zdecydowali się na inne cele, pomimo tego, że jakby wiedzieli dokładnie, co się tam w tym miejscu dzieje i po prostu można było jakby bombardując jedną, no już nie wiem iloma, ale bombardując krematorium, czyli jakby zabierając możliwość palenia tych ludzi w tych krematoriach, to można było, tam było wyliczone, że można było uratować około 1,5 miliona osób. Więc to faktycznie jest takie pytanie, na które, no wiadomo, ono zostaje bez odpowiedzi, ale ono tak burzy spokój jakiś i faktycznie pojawia się to pytanie, no to dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie było tej woli politycznej? Bo to od tego zależało wtedy. I też jest pokazana tutaj historia Wielkiej Brytanii i działania Winstona Churchilla, które jakby trochę inne światło jest niż do tej pory, jak gdzieś się spotykałam jakby w opisach, czy w tej, nie wiem, może w tym głównym nurcie historycznym, trochę inne światło, w innym świecie, w ogóle wiele wydarzeń, wiele innych konfliktów jest tutaj ukazane w innym świetle, więc nawet jeżeli ktoś zna historię, ale może nie zna jej bardzo, bardzo dobrze, bardzo głęboko, bo myślę, że jeżeli ktoś zna ją głęboko, to może być faktycznie świadomy tych różnych spraw, a jeżeli nie zna, to może mu faktycznie rzucić inne światło.
światło na pewne właśnie sprawy, pewne wydarzenia i zmącić na niego jakiś spokój, bo uważam właśnie, że faktycznie, że ten spokój no, powinien być mącony, powinien być dyskutowany w takich sprawach. Dalej przeczytałam książkę, biografię Władimira Putina, czyli tą biografię Wołodia Władimir, Tajemnica Rosji Putina. I tutaj ten tytuł jest przez to, że Wowa, czyli skupia się na tym, jest jakby trzy segmenty główne tej książki, czyli skupianie się na tym mętnym, tajemniczym dzieciństwie Putina, które jest zaskakująco po prostu wymazywane, ale jednak niedostatecznie wymazane, bo jakieś tam szczątki się jednak przedostały tej prawdy, którą on prawdopodobnie bardzo, bardzo chce zatuszować. Wołodia, czyli ten okres, kiedy on pracował w KGB, w tych służbach i przygotował się potem do przejęcia władzy, czy właściwie został przygotowany do przejęcia władzy. I na koniec Władimir, czyli już te czasy, kiedy władzę przejął w Rosji i co, jak ta władza jego przebiega i jak ta władza jego wygląda, czyli generalnie jeden wielki terror, tego inaczej nie można określić. I ja gdzieś wiadomo wiedziałam, że to jest jakby no zły człowiek. Gdzieś coś tam wiadomo słyszałam, ale nie miałam świadomości, że jest to aż tak zły człowiek i nie tylko w wymiarze personalnym, ale przede wszystkim w takim wymiarze, że to wpływa na losy całego świata niestety, ta jego cała właśnie polityka. I to, co właśnie ja na przykład ja jestem osobą, która pamięta wydanie wiadomości z 2000 roku, co było to dla mnie szokujące. Ja w 2000 roku miałam 8 lat i było wydanie wiadomości na nowy rok, na nowe milenium. Pokazywali, jakie są fajerwerki. Jakie tam w Rio de Janeiro, gdzieś super, wiadomo, w Brazylii były najlepsze fajerwerki, a kolejnym newsem było to, jakie fajerwerki zgotował właśnie Putin na rozpoczęcie swojej władzy w Czeczenii, bo wtedy był ten konflikt w Czeczenii, który jak się okazuje był całkowicie wymyślony i zmanipulowany przez Kreml, bo jego ta władza po prostu polega na tym, że musi być jakiś cały czas wróg zewnętrzny, bo tylko to jakąś tą władzę jego po prostu utrzymuje. I tą władzę po prostu cały czas jakby ustanawia. I to jest nieprawdopodobne. Ja już wtedy oglądając jakby te wydanie wiadomości w telewizji w wieku 8 lat już mi wtedy, jakby wtedy mi się coś stało, jakby wtedy już był ten dysonans, no nie? Wtedy po prostu z jednej strony fajerwerki, szczęścia Brazylia, z drugiej strony po prostu bombardowanie Czeczenii. To już jakby to był jeden z takich obrazów, których ja nie zapomnę na przykład do końca życia. I mimo tego, że jakby nie byłam świadoma do końca, to wiedziałam, że no coś to jest nie do końca, no coś po prostu się dzieje, no nie? I tutaj były opisane właśnie te konflikty w Czeczenii i to jest po prostu nieprawdopodobne, co się działo. I to są tak makabryczne opisy. To jest po prostu no, zbrodnia przeciwko ludzkości wręcz. Ja nie rozumiem, dlaczego tak późno Trybunał stwierdził, że to jest ten czas, że trzeba tego człowieka ścigać za ludobójstwo, bo uważam, że to powinno być o wiele wcześniej. Jakoś tak ta opinia międzynarodowa powinna zareagować. My wszyscy czekali zbyt późno, zbyt długo. I to jest też nieprawdopodobne, jak zachodnie państwa, jak zachodni politycy w szczególności, dali się mamić w ogóle Putinowi. To jest nieprawdopodobne dla mnie. Ta książka oczywiście, ja ją polecam, ja nie czytałam biografii Putina innych, więc nie jestem w stanie porównać. Natomiast ta książka dużo właśnie wysnuwa takich różnych, można powiedzieć, śmiałych teorii, ale nie wiem, czy one są też tak do końca śmiałe. W stylu, że dzieciństwo Putina wpłynęło na to, jaką jest on osobą, czy jakim jest politykiem, czy te wydarzenia, których on jest jakby przyczynkiem, no to, że to wynikają bezpośrednio z tego, jak on był w dzieciństwie traktowany, czy jakie miał tam relacje w dzieciństwie. Natomiast, czy że on jest osobą zaburzoną, czy że ma jakąś taką narcystyczną też osobowość, ale nie wiem, czy to są tak do końca jakby naciągane treści, bo widziałam takie opinie, że ktoś zarzuca, że to są takie, nie wiem, czy to są naciągane z tego względu, że żaden normalny człowiek aż tak by się nie zachował, to jest po prostu zbrodniarz. Szokujące to jest dla mnie z tego względu, że po prostu tutaj też w tej książce Świat na sprzedaż było dużo opisane, jak ci traderzy tutaj handlowi, jak ci handlarze. No to są tak naprawdę handlarze, tylko skala jest inna, przez to są nazywani traderami.
jak oni wiele interesów robili po prostu z Rosją, z Putinem, no trzeba powiedzieć wprost, że to po prostu z Putinem i z Rosnieftem. Nieprawdopodobne po prostu, jaka skala jest po prostu na tym świecie tego wszystkiego. Ciężko nawet określić, co to jest. Ale oni wszyscy kroczą po trupach ludzi. Też od razu miałam też takie skojarzenie, że w opowieściach z mekańskiego pogranicza są sceny, które są naprawdę brutalne. Na przykład właśnie scena z tą dziewczynką, która podczas jednej bitwy była wywieszona jako taki totem. To ja myślałam, że jak czytałam te książki właśnie fantasy, myślałam, że nie wiem, autor jest jakiś, czy on jest do końca normalny, że on to pisał, jak on to wymyślił. Natomiast po przeczytaniu właśnie tej biografii, ja wiem, że on tego nie wymyślił, że to tylko on możliwe, prawdopodobne, że zasięgnął te opisy właśnie z tego, co się działo w Czeczenii. Bardzo podobne. Nieprawdopodobne to jest. Ja też czytając tę biografię zrozumiałam, dlaczego są te opowieści z czasów jeszcze wojennych, jak szedł front niemiecki, że żołnierze byli kulturalni, że kupowali na przykład kury, że nie zabijali każdego, kogo popadnie. Natomiast te opowieści właśnie starszego pokolenia, co się działo, jak szedł front ruski. No, To opowieści ludowe, no ludzie, którzy pamiętają, którzy to po prostu przeżyli, wojna nie była aż tak dawno temu, no to ludzie, którzy to pamiętają, zgadzają się z tym, co jest napisane w książce, więc to jest po prostu horror. Dobrze, że żyjemy w czasach pokoju, bo naprawdę coś nieprawdopodobnego. Dalej przeczytałam jeszcze powieści graficzne, czyli Fun Home, tragikomiks rodzinny, Alison Bechtel. I to jest taka tutaj, no właśnie, autobiograficzna opowieść. Autorka opowiada o swoim życiu, a przede wszystkim o swojej relacji z ojcem, który był taką dosyć osobą skrytą. On był też, stosował też wobec nich tam w rodzinie przemoc. Był taką osobą, która właściwie można odczuć takie wrażenie, że bardziej kochała swoje rzeczy, czy swój ogród, czy swoje książki, niż właśnie członków swojej rodziny, a dodatkowo okazało się, że właśnie on, mimo tego, że miał rodzinę i żonę, to też sypiał z młodymi chłopakami, i to w takim stopniu, że na przykład było toczone przeciwko niemu postępowanie karne, i to oczywiście wpływało na całą rodzinę i na całą też tutaj, no i na osobowość po prostu, na całe dzieciństwo tej autorki. Natomiast no nie sposób jakby tej historii oceniać, bo to się przydarzyło tej osobie, więc jakby ciężko oceniać jej historię. Natomiast ona też tutaj jakby opowiada o tym, że pasją, którą dzieliła razem ze swoim ojcem, była też literatura. I oni potrafili na przykład rozmawiać ze sobą poprzez literaturę, poprzez książki. Nie potrafili znaleźć ze sobą innego wspólnego języka, ale te książki właśnie pomagały. W związku z czym ona też próbuje swoje życie i życie też właśnie ojca i swojej też rodziny, czyli jakby no, swoje dzieciństwo, swoje życie i swoją jakąś młodość, próbuje opowiadać też ze względu jakby też poprzez literaturę, czyli dokonywać właśnie takiej translacji. I to są takie dzieła właśnie jak na przykład W poszukiwaniu straconego czasu Prusta, czy różne takie bardzo uznane klasyki, czy Dostojewski, bardzo uznane klasyki literatury. Dlaczego taka literatura wysoka? I pod tym względem ja na przykład nie rozumiem tej translacji z tego względu, że ja też nie czytałam tych książek. Nie czytałam 8 tomów W poszukiwaniu straconego czasu Prusta, więc te nawiązania były dla mnie obce. Natomiast nie wiem, gdybym na przykład miała znajomość tych dzieł, czy faktycznie byłoby to coś takiego zjawiskowego, bo jakby sam pomysł podoba mi się. Ale już ja na przykład nie jestem w stanie zrozumieć tego wykonania, więc możliwe, że to jest taka powieść graficzna, która będzie dobra dla osób, które są bardzo właśnie oczytane, które mają znajomość tych ogromnych klasyków literatury. Bo kiedy tam pojawiło się jakiś przykład, który ja znałam, to faktycznie wydawało mi się, że jest rzeczywiście bardzo błyskotliwy. Więc chyba należałoby po prostu wrócić do tego komiksu, kiedy się już będzie właśnie bardziej może oczytaną osobą. Ale no coś bardzo ciekawego i myślę, że to może być na przykład, jeżeli
są osoby, które mówią, że komiksy są dla dzieci i w ogóle dorośli nie powinni tej formy tykać, no to możliwe, że tutaj ten komiks, trzeba im go pokazać, skoro są tacy oczytani i skoro takie książki czytają, no to może ten komiks byłby dla nich taką trudką na to ich myślenie. Dalej przeczytałam biografię Frediego Mercurego, Alfonso Casas. To jest taka biografia w formie też takiej, jest trochę tekstu też, ale w formie też, że są, jest sporo ilustracji. Natomiast ja niestety nie mam pochlebnej opinii o tej biografii, z tego względu, że jeżeli ktoś oglądał ten film o Freddie Mercury biograficzny, to z tego filmu jest w stanie wynieść więcej i on jest też daleko, jeżeli chodzi o formę wizualną, no jest daleko lepszy ten film po prostu. Natomiast tutaj, no jest opisane to jego życie, ale wiadomo, z racji też formy dosyć skrótowo. A jeżeli chodzi o ilustracje, nie są one jakieś tragiczne, ale nie są też jakieś fenomenalne. Po prostu uważam, że to taka średniawka. Dodatkowo wiele z nich się po prostu powtarza i ja nie mam takiej tutaj jakiej odbioru, świadomości, jakby to miało być coś niezwykłego. Uważam, że to jest takie po prostu, że jest to po prostu bardzo, bardzo średni twór. Jeżeli ktoś nic nie wie o Freddie Mercury i o tym zespole Queen, no to ciężko mi sobie wyobrazić, żeby takiej osoby nie było faktycznie. Znaczy może nie być z jakiegoś młodszego pokolenia, ale no to uważam, że w takim wypadku akurat nie trzeba po to sięgać, można sobie z zupełności obejrzeć film, który był. Tam Frediego grał ten aktor, który grał w tym serialu Robot, ja nie pamiętam jak on się nazywa, ale uważam, że ten film jest fenomenalny. Ta książka nie doskakuje do tego filmu. Jeszcze przeczytałam dalszą część mangi Ajin. Mam tutaj tylko walutę, bo nie wiem, gdzie ją położyłam. Muszę ją znaleźć, bo muszę ją dać już do biblioteki, ale możliwe, że mam ją gdzieś na dole. I została mi waluta tutaj, 8 tomu. I cóż, no ta manga jest w porządku, jest bardzo taka rozrywkowa, ale właściwie nie mam już nic do niej do opowiedzenia za wiele, bo się dzieje ciągle to samo, czyli walczą ze sobą. Jedni raz na górze jest jedna strona konfliktu, raz druga strona konfliktu, jakieś takie, niby jest jakiś plan głębszy, szerszy, jakiś taki niespodziewany, ale ja tego planu w ogóle nie widzę. Ja tego planu w ogóle nie widzę i nie wiem, czy on jest ukrywany przed nami czytelnikami, czy on jest taki faktycznie nie aż taki inteligentny, nie aż taki błyskotliwy. Nie wiem, więc na ten moment jest w porządku, ja będę sobie kontynuować jak najbardziej tę serię, aczkolwiek ona nie jest dla mnie niczym takim jakby szczególnym. I wydaje mi się, że na ten moment to są już wszystkie książki, które właśnie w maju przeczytałam. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli macie jakieś uwagi, jakieś komentarze, chcecie się czymś podzielić, no to zapraszam do sekcji komentarzy. Jeżeli chcecie wesprzeć moje działania, to jest też możliwość postawienia mi takiej wirtualnej kawy. Link może znajdziecie w opisie. Zapraszam do subskrybowania tego kanału i widzimy się następnym razem. Cześć!